Hejka kochani, ja jestem Kinga i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem. I dzisiaj będzie to inny filmik. Nigdy nie było na moim kanale takiego filmiku i w sumie na YouTubie polskim i zagranicznym też nie widziałam tego filmiku. Jest to nic innego jak rysuję swoich widzów. I na Instagramie dzisiaj rano napisałam, żebyście wstawiali na Instagrama właśnie Wasze fotki z hashtagiem rysunek Kingi. I z tych rysunków, z tych Waszych zdjęć wybrałam parę, żeby właśnie tutaj narysować. Może myśleliście, że ja pięknie to narysuję i w ogóle będziecie mogli sobie w ramkę to oprawić, że o, prawie jak zdjęcie. Ale nie, niestety nie. Nie umiem totalnie rysować, ale stwierdziłam, że może być to dosyć śmieszne. Także, ale zanim zaczniemy, chciałabym Was przeprosić za dosyć długą nieobecność mnie na moim kanale, ponieważ miałam w szkole naprawdę bardzo dużo zadane przed końcem roku szkolnego, jak nigdy. Po prostu tak pracowałam, że nigdy nie pracowałam tak przez cały rok w szkole, jak właśnie przez ostatnie tygodnie szkoły. Także jeszcze raz Was bardzo przepraszam i możemy już zaczynać. Okej, więc mam tutaj pierwszą osóbkę. Nazwa to podłoga XX natka XX. I tutaj możecie zobaczyć i zdjęcie, i to właśnie zdjęcie będę rysować. Wybrałam to zdjęcie, bo stwierdziłam, że fajnie narysować jej włosy, bo ma takie fajne kręcone. I mogliście już zauważyć tą kamerę obok mnie i będzie dla Was nagrywał to, jak rysuję, także też będziecie mogli z bliska to fajnie w dobrej jakości zobaczyć. Okej, zaczynam. Ja mogę takie karykatury rysować, jak czasami na starówkach rysują takie, że w ogóle twarz jest kompletnie zmieniona. Właśnie to coś będzie na podobę. Ej, ale te włosy to nie wychodzi, nie wychodzą mi tak źle, zobacz. O, może kiedyś nagram taki filmik, rysunki z mojego dzieciństwa, ponieważ moja mama zachowała taką dużą teczkę moich wszystkich rysunków z dzieciństwa i one naprawdę były różne, specyficzne i nie wiadomo w sumie, o co mi chodziło w tych rysunkach. Ale są dosyć śmieszne, także mogę Wam je pokazać kiedyś. Chodzi o jakieś rysunki, malunki jak ja. Po prostu nie wiem, chyba nie da się być gorszym. Okej, pokoloruję to w sekundę i będzie finalny. Porównajcie sobie ten rysunek z tym prawdziwym zdjęciem. Powiem tak, pierwszy rysunek zawsze musi być najgorszy. No, następne będą lepsze, ponieważ wiecie, progres, progres, progres. Tą osóbkę naprawdę bardzo przepraszam, że ją skrzywdziłam na tym rysunku, ale ogólnie jest naprawdę bardzo ładną dziewczyną, także buziaczki dla Ciebie i obiecałam, że tym wybranym osobom, które rysuję, wyślę to osobiście pocztą z moim autografem, także już piszemy. Także jest mój autograf. Lecimy z następnym rysunkiem. Okej, kochani, kolejna osoba to Emilka Podłoga,
Faś model i ogólnie chciałabym Ci powiedzieć, że naprawdę masz super zdjęcia, ponieważ widziałam Twój profil. Widać, że lubisz to, co robisz, czyli modeling i bardzo Ci to wychodzi i będę rysować Twoje zdjęcie ze skrzydłami. Tutaj oczywiście Wam się wyświetli. Słuchajcie, jest tak gorąco teraz ostatnio, że ja już nie wytrzymuję. I może to dlatego tak mi średnio idzie z rysowaniem, to na pewno przez to, wiecie, przez ten upał. Dobra, ja pokoloruję, mam nadzieję, że odrobinę będzie lepiej i widzimy się za sekundę. Okej, więc ja już pokolorowałam i jednak nie wygląda to lepiej. Myślałam, że jak będzie pokolorowane, to będzie odrobinę lepiej, ale niestety nadal jestem najgorszym malarzem. Wyślę też to tej dziewczynie, mam nadzieję, że się nie obrazi, że ją tak skrzywdziłam na tym rysunku i też podpisuję. Okej, lecimy z następną osobą. Okej, kochani, więc Stuart przyszedł do domu i stwierdził, że mi pomoże w tym rysunku i powiedział, że naprawdę są tragicznie te rysunki, a ja powiedziałam, tak, to narysuj lepiej. Stuart narysuje, ja narysuję. Zobaczymy. Osoba, którą będziemy rysować, to Katie Podłoga 2147. I zobaczymy, kto lepiej to narysuje. Wcześniej Kinga mnie rysowała. Znacznie lepiej jej wyszło. Jak widać, teraz już poziom spadł troszeczkę. Dobra, rysujemy. Serio, ja naprawdę podziwiam, jak ludzie mnie rysują na Instagramie, czy po prostu w paczkach mi dają. Ja po prostu nie wiem, jak oni to rysują, że ja jestem naprawdę podobna na tych rysunkach. Ale naprawdę, kochani, tego nie rysuję specjalnie tak brzydko. Ja tak naprawdę rysuję. Dobra, koloruję. Nie wiem, czy chcielibyście drugą część takiego filmiku, bo być może po prostu jesteście już tacy załamani, że mówicie sobie, nigdy więcej Kinga nie dotknij kartki. Nie zdziwiłabym się wcale. Okej, skończyłam, więc teraz podpiszę. Może na wszystkich tych rysunkach powinnam napisać wielkie przepraszam. Zamiast autografa. Aha, no dobra, więc Stuarta rysując zobaczymy na samym końcu. Ja przechodzę do następnej osoby. Jeszcze sobie porównajcie tak ostatni raz zdjęcie, a rysunek. I ostatnia fota to fota chłopaka. Nazywa się Filip Podłoga Chydzyński. Brałam ze względu na jego fajną fryzurę. Okej, kochani, przepraszam Was bardzo, ale rozładował mi się aparat i nie dokończyłam jeszcze tego rysunku, także zaraz go dokończę. A Stuart w tym czasie skończył... Znaczy, no nie skończyłem, ale mnie strasznie głowa boli. To dziewczynkę. Nie skończyłem, ale strasznie mnie głowa boli, nie mam czasu. But! No way! A ja nawet okularów... Nie zrobiłaś okularów. Zapomniałam o okularach! Szybko dorysowuję. Dobra, no i tak jest zepsuty ten rysunek, to już te okulary nic nie naprawią. Możecie zagłosować, kto narysował lepiej. To jest Kingi. To jest mój.
Dobra, kochani, ja dokończę tego chłopaka. Dobra, ja to w sumie tego chłopaka już skończyłam. Tylko pokoloruję jego twarz. Dobra, i też tutaj podpisuję. Dobra, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że te rysunki wam się spodobały. Bo nawet zdziwiłabym się bardziej, gdyby ktoś napisał, że to jest ładne niż brzydkie. Także dajcie znać. Dajcie znać też, czy chcecie drugą część. I przepraszam tych wszystkich, którzy myśleli, że naprawdę będę łonie rysować. I mówiąc, że będę rysowała widzów, naprawdę oczekiwaliście mega rysunki. A jak na razie to Stuart trochę coś tam więcej pokazał swojego talentu. Dobra, kochani, to by było na tyle już teraz naprawdę. Trzymajcie się cieplutko, ja się z wami żegnam. Buziaki!